Typowym elementem zastraszania było zabijanie kogoś, ale w ten sposób, że można go było przywrócić do życia. Wiecie, taki odpowiednik dzisiejszego pobicia kogoś na ulicy albo złamania mu kolana gaz rurką. Witajcie w tym wyjazdowym odcinku. W końcu obejrzałam nowe fantastyczne zwierzęta, poznałam wszystkie sekrety wszystkich Dumbledore'ów, jakich raczyło nam przedstawić Warner Bros. do spółki z J.K. Rowling. Mimo, że to najlepsza część fantastycznych bestii, jaka do tej pory powstała, to jest naprawdę słaba. To kolejne rozczarowanie, z którym musieli się zmierzyć fani filmowej sagi o Harrym Potterze. Wszyscy miłośnicy magicznego świata pogodzili się już chyba. Z tym, że główną zaletą fantastycznych zwierząt są ładne zwierzątka. Nie ma co liczyć na tę samą magię, którą zaserwowano nam lata temu i to magię i w przenośni, i dosłownie magię magiczną, i magię kina. Jak to możliwe? Wydawałoby się, że Warner Bros. miał idealną, łatwą receptę na spektakularny sukces. Ukochany przez wszystkich świat czarodziejów, Rowling, której talent oczarował świat już wielokrotnie, Kowalskiego, którego nie sposób nie lubić, i do tego wspomniane już słodkie zwierzątka. Na Boga całe konta na Instagramie, TikToku i YouTubie oparły swoją karierę i drogę życiową wyłącznie na wrzucaniu do sieci słodkich zwierzątek. Wydawałoby się, że to się po prostu musi udać, a jednak nie. I po to dziś tu jestem, żeby wytłumaczyć wam, dlaczego cała seria fantastycznych zwierząt jest naprawdę słaba. Uwaga, jak zawsze będą potężne spoilery, bo tylko wtedy mogę w pełni wyrazić zakres swojej frustracji. Myślałam, że będzie trochę lepiej niż na, jak, niż na ostatnim odcinku wyjazdowym, znaczy tym w sumie pierwszym na tym kanale, bo kręciliśmy wtedy dokładnie w tym samym miejscu i były tony komarów. Tym razem stwierdziłam, że jest spoko, bo nie widziałam na całym wyjeździe ani jednego komara, ale oczywiście jak tylko zaczęłam kręcić, pojawiły się tony komarów, więc mamy tu również fantastyczne bestie zwierzęta, tylko że nie są fantastyczne i trudno powiedzieć, czy komary to zwierzęta, ponieważ moim zdaniem nie powinny kwalifikować się do tej grupy, bo są okropne. W każdym razie, jeśli będę się oganiać, musicie mi to wybaczyć, no bo uroki przyrody. Powodów porażki jest kilka. Na tyle dużo, że chyba zasługuje to na więcej niż jeden odcinek. Ale dziś skupimy się na magii, bo o magii mówiłam już nieraz, więc wiecie, z czym się ten temat u mnie je. A kiedyś może dokręcimy sobie resztę, jeśli będziecie zainteresowani. Fantastyczne zwierzęta są przepełnione na wskroś magią, i to jest super. Ale wiecie. <słuch> Wiecie to dobrze, jeśli jesteście na tym kanale często, że magia, żeby była fajna, musi być dobrze zrobiona. I tu właśnie leży pies pogrzebany. Dzisiaj wszystko w klimacie zwierząt, więc nawet mamy psa pogrzebanego. Magia w fantastycznych zwierzętach nie spełnia większości praw magii Brandona Sandersona. Większość z Was pewnie powie teraz, co, jakie prawa magii? Czemu Sanderson stworzył sobie jakieś prawa, i teraz inni muszą ich przestrzegać, bo inaczej ich dzieła zostaną słabo ocenione. Otóż w dużym skrócie, jak niektórzy z Was wiedzą, Sanderson jest ekspertem, w sumie wszyscy wiedzą, że Sanderson jest ekspertem, jeśli chodzi o magiczne książki, o takie książki, w których magia gra pierwsze skrzypce. Co więcej, jego magia w różnych książkach znacznie się od siebie różni między jedną książką a drugą, bo bardzo dużą przyjemność sprawia mu właśnie wymyślanie tego, jak magia mogłaby działać, no i tak sobie pisał, i pisał, i pisał, i pisał, aż zaczął widzieć pewne prawidłowości. Jednym słowem, co sprawia, że magia w danej książce jest fajna, a kiedy mimo wszystko coś tam nie do końca gra i dlaczego? Postanowił się tymi przemyśleniami podzielić z innymi i tak powstały właśnie jego prawa magii. Oczywiście nie są to żadne prawa sensu stricte, to po prostu wskazówki, jak stworzyć fajną magię w książkach i jak się wkrótce przekonacie również w filmach. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o trzech prawach magii, kliknijcie koniecznie w ten film, gdzie mówię o tym trochę więcej, albo nawet znacznie więcej. Bo z tego co pamiętam, to te odcinki mają jakieś po pół godziny, są dwa na ten temat, więc nie będę się tu teraz rozwlekać. No bo po co, skoro już o tym mówiłam? Z prawami magii jest trochę jak ze strukturą filmów, która wbrew pozorom jest dość ściśle określona czy na przykład z zasadą złotego podziału, podziału kadru i tak Oczywiście wszystkie te zasady można łamać, ale trzeba bardzo dobrze wiedzieć, co się robi, bo inaczej efekt będzie, delikatnie mówiąc, słaby. Bardzo się cieszę, bo w Fantastycznych Zwierzętach mamy wspaniały przykład tego, jak się kończy bezmyślne nieprzestrzeganie tych reguł. Kończy się dość spektakularnie, co jest o tyle ciekawe, że przecież film jest stworzony z mocnym udziałem Rowling, która jakby nie było stworzyła Harry'ego Pottera, a Harry'ego Pottera większość osób uważa za naprawdę dobrze napisaną serię fentezy. Fantazy. Więc dlaczego fantastyczne zwierzęta nie działają? Przywołajmy sobie pierwsze prawo magii. Zdolność autora do rozwiązywania problemów za pomocą magii jest wprost proporcjonalna do tego, jak czytelnik, jak dobrze czytelnik, czy w tym przypadku widz, rozumie mechanikę tejże magii. O co chodzi? Większość systemów magicznych możemy podzielić na takie, których zasady widz czy czytelnik bardzo dobrze rozumie. Wszystkie zasady zostały nam wyłuszczone komar. Wiemy, jak się rzuca zaklęcia, ile magia kosztuje użytkownika, jak długo można czarować, jakie są granice znanej magii, jakie zaklęcia są w zasięgu poszczególnych bohaterów, albo jakich zaklęć nie da się rzucić, bo nie istnieją w tym świecie albo nie działają. Typowym przykładem takiej e, niedziałającej magii, magii, której nie można używać, jest często ożywianie zmarłych. Czemu akurat ożywianie zmarłych? No pomyślcie, jak bardzo inny musiałby być świat, w którym spokojnie można przywracać zmarłych do życia bez żadnych ograniczeń. Fajny przykład był zresztą w, w, w serii z Wladem Taltosem, gdzie można było właśnie ożywiać zmarłych pod jakimiś tam warunkami, i w efekcie mieliśmy dwa rodzaje śmierci, czyli taką śmierć, jakby. Nie pamiętam, jak się nazywały, ale pierwszą śmierć, właśnie, która nie była ryzykowna i niebezpieczna, bo można cię było ożywić, i tą taką prawdziwą śmierć. I w efekcie, na przykład, typowym elementem zastraszania było zabijanie kogoś, ale w ten sposób, że można go było przywrócić do życia. No wiecie, taki odpowiednik dzisiejszego pobicia kogoś na ulicy albo złamania mu kolana gaz rurką. No i to jest ciekawe oczywiście, ale trzeba to uwzględnić, więc bezpiecznie jest po prostu nałożyć ograniczenia na przykład w tym zakresie i wtedy nie musimy się tym tematem zajmować. To jakieś taki straszny optop. W sumie nie wiem, czemu w to depnęłam. Wracając, <grym> e, taką szczegółowo wyjaśnioną magię nazywamy twardą magią i przykładem mogą być na przykład książki Sandersona. Przeciwieństwem jest miękka magia, czyli taka, której zasad czytelnik nie zna. Najczęściej włada tą taką nieznaną magią, magią, której zasad nie znamy, jakiś mędrzec, który przychodzi raz na czas, robi łubu-dubu-dubu, dubu, wali jakimiś tymi błyskawicami, a my mamy doświadczenie takie wrażenie, że właśnie przeżyliśmy cud, coś nadprzyrodzonego. I przykładem może być na przykład Gandalf. I my, i hobbici, nie znamy zasad działania jego magii. Chyba, że ktoś z Was, nie wiem, wyczytał Sir Malil na 57 stronę, i może tam były jakieś super wypisane zasady, ale to nie ma znaczenia, ponieważ kiedy czytamy Hobbitów, al hobbita albo władcę pierścieni, to tamte zasady są nam nieznane. Wiemy tylko, że od czasu do czasu Gandalf rzuca potężne zaklęcie, ale zazwyczaj mimo wszystko służy mądrą radą, zdrowym rozsądkiem i kłębami dymu z fajki, jak to mędrzec. Co więc mówi nam pierwsza zasada. Wróćmy sobie do tego. W uproszczeniu, jeśli prawa działania magii są widzowi dobrze znane, to hulaj dusza autorze, używaj magii ile chcesz, o ile przestrzegasz ustalonych przez siebie zasad. Ale jeśli dysponujesz miękką magią i nic nie jest jasne, to wystrzegaj się używania magii do rozwiązywania problemów fabularnych, bo czytelnik będzie miał z tego bardzo mało satysfakcji. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o problemach związanych z miękką i twardą magią, to tu też macie film na ten temat, ponieważ o magii miękkiej i twardej już sobie mówiliśmy. W fantastycznych zwierzętach mamy do czynienia z bardzo miękką magią. Jest nawet jeszcze bardziej nieokreślona i niejasna niż w Harrym Potterze, więc według pierwszego prawa magii powinniśmy szafować nią bardzo ostrożnie, jak mówiłam w rozwiązywaniu problemów fabularnych. I jak się przyjrzymy, to tak właśnie było w Harrym Potterze. Wyzwania stawiane przed bohaterami mogły być magiczne, ale trio, czyli Harry, Ron i Hermiona, zawsze rozwiązywali je z minimalnym użyciem magii. Mam na myśli te naprawdę ważne wyzwania, te w okolicy punktu kulminacyjnego. Na przykład w Kamieniu Filozoficznym cała droga do kamienia, ta, wiecie, na samym końcu, jak oni już myśleli, że Snape idzie zajumać kamień, to cała droga do Kamienia Filozoficznego usiana była magicznymi pułapkami. Mimo to do ich rozwiązywania Harry, Ron i Hermiona w ogóle, praktycznie w ogóle nie używają magii. Głównie posługują się wiedzą, sprytem i zimną krwią. W przypadku puszka Harry odkrywa, że muzyka go usypia, w związku z tym gra na flecie, który dostał na gwiazdkę od Hagrida na gwiazdkę od Hagrida. Co tam dalej było? Przy diabelskich sidłach hermiona używa zaklęcia światła, więc ok, używa jakiegoś zaklęcia, ale cały punkt kulminacyjny tego starcia polega na tym, że Hermiona musi opanować panikę i wymyślić, jak pokonać roślinę. Uskrzydlone klucze to dla odmiany test zdolności miotlarskich Harego, a szachy to test bystrości rona. I tak dalej, i tak dalej, aż dochodzimy do starcia z quirelem, gdzie haremu udaje się przeżyć i zdobyć kamień bez rzucenia nawet jednego zaklęcia. W komnacie tajemnic podobnie. Harry traci różdżkę zaraz po wejściu do komnaty tajemnic, więc nie może czarować walcząc z bazyliszkiem. To się nazywa pech. W trzeciej części, gdy ratują Syriusza przed losem gorszym od śmierci, używają zmieniacza czasu, żeby cofnąć się w czasie, ale później też praktycznie nie używają czarów w obawie, że ktoś ich zobaczy. Większość trudności polega na tym, że muszą wymyślić właściwe rozwiązanie z użyciem co najwyżej drobnych zaklęć typu alohomora. Co uważniejsi słuchacze powiedzą teraz? Nieprawda! Przecież w trzeciej części Harry użył patronusa, żeby odpędzić dementorów. Tak, ale było to jedyne silniejsze zaklęcie na dobre pół godziny filmu. Za to, gdyby był to finał fantastycznych zwierząt, to gwarantuję wam, że w tym czasie cztery osoby rzuciłyby już z dziesięć głośnych, potężnych zaklęć, wywołując huragan albo ciskając świetlnymi promieniami w przeciwniku. Co jest zresztą ciekawe, bo przecież w Harrym Potterze, jak oni kończyli szkołę, to uczyli się zaklęć typu zmieniam żółwia w czajniczek do herbaty, albo zmieniam sobie kolor brwi, albo transmutuję szopa w, nie wiem, w jakieś inne zwierzę, a potem nagle Wychodzą ze szkoły, no i teoretycznie mają iść wtedy do pracy, ale w fantastycznych bestiach wygląda jakby wychodzili ze szkoły i nagle właśnie potrafili przywoływać huragany, nie wiem, burzyć budynki, zrywać klepki wszystkie takie jakieś inne rzeczy, więc wychodzi na to, że oni się tego nauczyli w pracy. To jest naprawdę fajna praca. Ja bym też chciała chodzić do takiej pracy, gdzie zamiast yy, na przykład obsługiwać Excela, uczyliby mnie wywoływać huragan. Fantastyczne zwierzęta spektakularnie łamią pierwsze prawo magii. Mimo, że nie wiemy, jakie są zasady działające, rządzące tą magią, to każdy szafuje nią na prawo i lewo i nie sprawia to nikomu żadnego problemu. W efekcie magia nie jest w ogóle ekscytująca. Jeśli nie znamy zasad rządzących magią ani jej kosztu, to rozwiązywanie problemów za pomocą magii nie daje widzowi żadnej satysfakcji. Wygląda, jakby scenarzyści po prostu używali magii tam, gdzie im pasuje, bez żadnej konsekwencji. Nie wiem jak wy, ale ja czuję o wiele większe podniecenie, ekscytację, kibicując małemu haremu w bezzaklęciowej walce z Quirrellem, niż patrząc jak ekipa fantastycznych zwierząt przerzuca się potężnymi zaklęciami z ekipą Grindelwalda. Bo każdy sypie zaklęciami jak z rękawa i będą się tak bić, aż komuś w końcu coś nie wyjdzie, ale co i komu jest w moim odbiorze po prostu kaprysem scenarzysty. Z zaklęcia raz można odbijać, raz nie można, bo powalają wszystkich przeciwników hurtem, raz można się po prostu teleportować, a raz trzeba używać świstoklików i tak dalej, i tak dalej. Jednym słowem, wstawiamy po prostu do tego filmu to, co pasuje nam wizualnie. No kurczę, święty Tomasz widzi, jak robisz seksworkerkę z logiki, jak to mówią w dzisiejszych czasach. I ja oglądając to nie drżę z niepokoju, że komuś zaraz skończy się mana, nie siedzę z zagryzionymi zębami, zastanawiając się, jak ktoś ma się wykaraskać z tych kłopotów i może jego różka właśnie spadła w przepaść. I okej, okay, w zakonie Feniksa walka Dumbledora z Voldim była imponująca, ale właśnie przez to, że przez ostatnie pięć lat nikt nie używał, zaklęć, żadnych takich superpotężnych zaklęć. Potężna magia działa tylko wtedy, jeśli jest traktowana jako smaczek, taka wisienka na torcie, której możemy uszczknąć tylko odrobinkę. I dzięki temu. Mamy ochotę na więcej. Gdyby cały tort składał się z takich wisienek, to byśmy się ich za przeproszeniem nażarli i nie dość, że szybko by nam się przejadło, to zaczęłyby się zaraz nam nieprzyjemnie odbijać. A że są to wiśnie ze spirytusem czy czymś takim, to jeszcze byśmy się wstawili, przestali doceniać ich słodki, owocowy smak, a po ostatnim kawałku mieli już tylko mdłości, a następnego dnia lekki kacyk. Bo z potężną magią jest jak ze słodyczami: im mniej, tym lepiej smakuje. Zanim przejdziemy do kolejnego powodu, dla którego fantastyczne zwierzęta nie działają, mimo że zdawałoby się, że są materiałem na stuprocentowy sukces, koniecznie dajcie lajka i zasubskrybujcie ten kanał, żebyśmy razem mogli szukać magicznych zwierząt. Nie zapomnijcie też kliknąć w dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach na tym kanale. Już? Kliknęliście? To dobrze, dzięki, jesteście fantastyczni, a teraz wracamy do filmu. Pierwsze prawo magii leży i kwiczy, i nie lepiej jest też z drugim, które brzmi, że ograniczenia są ważniejsze niż moce czy też możliwości. Możemy sobie użyć takiego słowa. W większości książek to, co wyróżnia systemy magiczne i sprawia, że są ciekawe i warte zapamiętania, to właśnie narzucone na magię ograniczenia. Ponownie, brak ograniczeń równa się brak satysfakcji. Fantastyczne zwierzęta to festiwal możliwości bez żadnych ograniczeń. Magia jest tu wręcz bombastyczna. Każdy bez mrugnięcia okiem wzywa huragan, przenika przez pędzące pociągi, zdziera chodniki, wyczarowuje świstokliki na zawołanie i tak dalej, i tak Wszyscy władają potężnymi czarami, które nic ich nie kosztują. Nawet kredens dzięki Obskurusowi ma tak potężne czary, że może w dowolnej chwili zrujnować miasto i stanowi zagrożenie dla nawet najpotężniejszych magów, mimo że nigdy nie nie uczył się magii. To wręcz wymarzona sytuacja na stworzenie superpotężnej postaci la Berserk, która jednakowoż może być wyrolowana przez kogoś, kto ma technikę i doświadczenie, bo jej ograniczeniem jest właśnie brak wiedzy. Tak wiem, powiecie teraz, że Obskurs go powoli zabija, i jest to pewne ograniczenie, ale dowiadujemy się o tym dopiero w trzeciej części. Poza tym to nie jest tak, a przynajmniej nikt nam tego nie powiedział, że jeśli używa magii Obskurusa, to umiera szybciej. Przerwa na pieska, bo przyszedł się pogłaskać. Piesek! Jestem przyszedł jak głaskać, to też być gwiazdą filmu, no to podniosłabym się, ale jesteś za ciężki, nie będę cię podnosić. Nie podnoszę cudzych psów, bo się zestresuję czy coś. Daję się dość zadowolony, dopóki się go głaska. Teraz mam pieska na rączkach i co mam zrobić? O nie, on chcę zejść! Mniejszy mnie Teraz mnóstwo psiej i sierści wnosi. No więc jak mówiłam, dzisiaj jest film o fantastycznych zwierzętach, więc mamy pełno różnych dziwnych zwierząt. Niestety nie umiem podnosić piesków większych niż yy, York, tak żeby nie, 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 miały, nie odczuwały przy tym większego dyskomfortu, dlatego piesek nie został pokazany do kamery. No w każdym razie yy, o tym, że, co ja mówiłam, a, że Credence cierpi na a nie. O tym, że Obskurus zabija Credence. Co powinien za każdym razem się pojawiać taki kredens kuchenny, jaką mówię słowo kredens. Dowiadujemy się o tym dopiero w trzeciej części. Ale właśnie nie wiemy, co... O Jezus, w ogóle straciłam wątek, czekajcie. Co ja chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że o tym, że Obscurus zabija kredensa dowiadujemy się dopiero w trzeciej części. I nie wiemy, czy on umiera szybciej, jeśli używa dużo tej magii, czy umiera wolniej, czy to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. W dodatku... Kredens ma to głęboko w szufladzie, więc co to za ograniczenie? Czarodzieje w fantastycznych zwierzętach nie mają żadnej słabości, którą przeciwnik może wykorzystać. Nie mają swojego kryptonitu, nie mają żadnego kosztu, typu rzuciłem potężne zaklęcie, to jestem zmęczony i muszę odespać. Dobre ograniczenia systemu magicznego sprawiają, że po pierwsze, bohater musi się trochę nagimnastykować, zamiast po prostu iść przez historię, rzucając zaklęciami na lewo i prawo, a po drugie, takie ograniczenie gwarantuje więcej napięcia i suspensu w filmie. Znacznie bardziej ekscytująco jest czytać scenę bitwy, w której magowi właśnie kończą się składniki zaklęć, niż taką, gdzie ma pełną sakiewkę i może rzucać jakie chce czary w dowolnej ilości. Pewnie powiecie teraz, przecież to taka sama magia, jaka była w Harry Potterze. Tam też nie było żadnych ograniczeń, nie znaliśmy żadnych kosztów ani nic, a było fajnie. Otóż błąd. W harem poterze jak najbardziej mieliśmy ograniczenia i to bardzo potężne. Ograniczeniem magii było to, że główni bohaterowie byli nieletnimi czarodziejami, którzy nie mogli szastać potężną magią na lewo i prawo, bo najzwyczajniej w świecie jej nie znali, przez co większość problemów musieli rozwiązywać za pomocą wiedzy, sprytu i zręczności. Potężną magią dysponowały tylko postacie mentorów, jak Dumbledore i czasem niektórzy nauczyciele, których autorka popychała do działania tylko w ostateczności. Najczęściej wymyślając powody, dla których bohaterowie nie mogą poprosić ich o pomoc. Przykładowo w pierwszej części Harry chce poprosić Dumbledora o powstrzymanie Snape'a przed zdobyciem kamienia filozoficznego, ale okazuje się, że dyrektor akurat został wezwany w pilnej sprawie do ministerstwa i nie ma go w zamku. W ten sposób główne źródło potężnej magii zostało usunięte z równania. Złe użycie magii to główny powód, dla którego fantastyczne zwierzęta nie sięgają haremu Potterowi nawet do pięt. Ale skąd te błędy? Wydawałoby się, że kto jak kto, ale Rowling na magii powinna się znać. Przecież to ona razem ze Stevem Clowsem tworzy scenariusz. Z drugiej strony, jak się nad tym zastanowimy, to Rowling stworzyła tylko jeden system magii. Bardzo fajny, ale jeden, w którym się działa przez siedem części i to, jak powiedzieliśmy przed chwilą, ograniczony tym, że użytkownicy magii byli uczniakami. Człowiek taki jak Sanderson, który stworzył tych systemów wiele, ma nad nią pewną znaczącą przewagę. Wiele systemów wypróbował i mógł na zasadzie porównania odkryć, co działa, a co nie. Czy sugeruje, że Harry Potter wyszedł Rowling trochę przypadkiem? No... Trochę tak, ale uważam, że nie ma w tym nic złego. Gdyby to, że staram się sprzeciwiać konsumpcjonizmowi i nie kupować rzeczy, których nie potrzebuję itd., tak itd., tak to już dawno zasubskrybowałabym, wiecie, te pudełka z, z rzeczami Harry'ego Pottera, które można zamawiać z Wielkiej Brytanii albo ze Stanów, gdzie co miesiąc dostajecie mnóstwo gadżetów yy, właśnie z tego uniwersum. Może kiedyś i tak to zrobię i znajdę sobie jakąś wymówkę, na przykład, że to na potrzeby kanału. Ale tymczasem, skoro już rozmawiamy o takich tematach, to zapraszam Was na mojego patrona i tak, gdzie możecie wspierać powstawanie tych filmów. I wcale nie mówię tego po to, żebym mogła za te pieniądze kupować pudełka z rzeczami z Harego Pottera. Nie, to po to, żebym mogła sobie kupić nową na osłonę, osłonę na obiektyw, jak mi się zepsuje. Bo właśnie na przykład ostatnio pękła mi taka osłonka, która jest dookoła obiektywu. I potem weszłam do internetu i okazało się, że ten głupi kawałek plastiku kosztuje 300 złotych. To jest jakieś dzierstwo. Dobra, nieważne. Rowling i jej przypadek. Rowling przypadkiem wyszła fajna do czytania magia. Niespójna, nielogiczna, ogólnie absurdalna, ale bardzo fajna. Nie umniejsza to w niczym jej talentu pisarskiego, umiejętności stworzenia fajnych bohaterów, naprawdę ciekawego świata i porywającej, mającej dobre tempo historii. Do tego ratuje ją ta właśniewa konwencja i to, że to jednak książki dla młodzieży. Wiecie, dopóki to fajna historia o dzieciakach w szkole magii, możemy zawiesić niewiarę na kołku i nie zastanawiać się, czemu śmierciożercy nie używają non-stop Felix Felicis albo przynajmniej FN skara Glocka czy choćby Kałacha albo jakiegoś ich magicznego odpowiednika. Nie zastanawiamy się, bo jesteśmy w bajkowym klimacie szkoły czarodziejów i to jest dobre rozwiązanie, bo czyta się to cudownie miło i nie ma tam jakichś żadnych takich opresyjnych fragmentów. Nie wiem, czy opresyjnie to dobre słowo, ale wiecie, brutalność codziennego świata nas nie, tam nie może w zasadzie zaatakować. Fantastyczne zwierzęta pokazują nam jednak, jak ważną rolę w historii pełni właściwe używanie magii i jak łatwo można to zepsuć. A rola właściwie używanej magii rośnie drastycznie, jeśli chcemy stworzyć ponury, poważny film, w którym ważą się losy świata. Znów porównując do Harry'ego Pottera, tam losy świata pojawiają się dopiero w instygniach śmierci. Wcześniej to bardziej historia o dzieciakach chodzących do magicznej szkoły. Mamy to szczęście, że ostatnio powstaje coraz więcej filmów fantazy, ale mamy też pecha, bo jak na standardy kina to jest to wciąż stosunkowo nowy gatunek, a możliwości wizualnego opowiedzenia właściwie każdej historii, czyli nieograniczone niczym efekty specjalne, to już w ogóle naprawdę pojawiły się dopiero co. I mam wrażenie, że filmowcy dopiero uczą się tego, czego pisarze zdążyli się już w większości nauczyć na własnych błędach. Czyli, że to nie jest tak, że science fiction musi być spójne i trzymać się zasad, reguł i logiki, a fantazy to jego przeciwieństwo, gdzie dzięki magii możemy robić wszystko, co nam się żywnie podoba. To błędne przekonanie, które skutkuje słabymi książkami i równie słabymi filmami. Czy dałoby się zrobić naprawdę fajny film z uniwersum Harry'ego Pottera, który mógłby porwać serca czytelników i przy okazji wyciągnąć od nich jeszcze więcej kasy? Owszem, ale nie tędy droga. Nie osiągniemy tego po prostu ładując coraz więcej i więcej kasy w efekty specjalne. W tym celu trzeba by podejść do magii z większą ostrożnością i rozwagą, a nie traktować jej wyłącznie jak migające światełka, które mają zawrócić widzowi w głowie. Trzeba by ją trochę rozwinąć albo olać to i robić kolejne odcinki w Szkole Magii, albo filmy przygodowe o polowaniu na magiczne zwierzęta w magicznych dżunglach. A jak decydujemy się robić mroko-koko i poważną historię, to i magia nie może być dla dzieci. Jak mówiłam, kocham świat Harry'ego Pottera i chętnie dam z siebie wyciągnąć sporo kasy na ten szczytny cel. Ale jak mówiłam, to nie tędy droga. Jeśli właściwa droga wiedzie przez las, to fantastyczne zwierzęta są za dwoma wielkimi kanionami wzgórzem, rzeczką i mont Everestem. To, co większość z nas kochała w Harrym Potterze, gdy po raz pierwszy poznaliśmy świat, to wbrew pozorom nie czarodziei miotających potężne zaklęcia. Kochaliśmy magiczność, cudowność tego świata znajdującego się na wyciągnięcie ręki od naszego zwykłego, szarego, gdzie codziennie musieliśmy iść do zwyczajnej szkoły albo do zwyczajnej pracy i wypełniać zwykłe, szare obowiązki. Cudowne były właśnie te zwykłe rzeczy, które dzięki magii dzieją się w sposób niezwykły magiczne druty w domu pani Wesley, które same robiły sweter, błędny rycerz, namiot, który na zewnątrz jest malutki, a w środku jest wielki, ruszające się obrazy, Quidditch, Szpital Świętego Mózga, gdzieś... Mózga! <laughs> to sobie też by pasowało. Szpital Świętego Munga, do którego przechodziło się, przenikając przez witrynę, albo to, że do Ministerstwa Magii wchodziło się przez kibelki. No, w fantastycznych zwierzętach, magiczny świat, wbrew pozorom, Moim zdaniem wcale twórców nie interesuje i widzów chyba też nieszczególnie. Nie ma tam magicznego świata, tam są tylko czarodzieje z różdżkami. Czasem ktoś rzuci nam garść jakichś ochłapów, na przykład, nie wiem, skrzata domowego dyrygującego orkiestrą albo ujęcie na Hogwarts z tą charakterystyczną muzyczką, ale ów świat twórców nie interesuje, nie ekscytuje ich, nikt go nie próbuje wzbogacić, nie skupia się... Nikt się nie skupia na tych takich zwykłych, niezwykłych rzeczach. Do dziś pamiętam, jak w więźniu Azkabanu w filmie dodali tą malutką, skurczoną, gadającą główkę, która tam wisiała koło lusterka i to było super. Takie rzeczy właśnie robiły klimat i z jakiegoś powodu zakładamy, że jedyne co będzie interesować widzów w fantastycznych zwierzętach to pięciofilmowa bitwa o losy świata. Jasne, losy świata też są ciekawe, ale w Harry Potterze losy świata rozstrzygały się zwykle w dwóch ostatnich rozdziałach. A i to głównie w tle tej właściwej historii dzieciaków uczących się magii, przeżywających pierwszą miłość itd. Przez większość czasu interesowało nas życie uczniów na zamku, ich lekcje, relacje między sobą i kto, kto w tym roku zdobędzie puchar Quidditcha i kogo wyrwie Harry Potter. Albo jak się okazuje, kto wyrwie Karego Pottera. Chcecie zrobić coś, co mnie zachwyci i co sprawi, że poczuję, że wróciłam do domu? Zróbcie osadzony w świecie Harry'ego Pottera obyczaj, albo romans między siódmoklasistką z Hogwartu, a chłopakiem z Hogsmeade. Albo historię z tajemnicą do rozwiązania, coś co pozwoli wam puścić wodze fantazji i wypełnić ten świat nowymi, małymi cudami, a nie biegającymi czarodziejami w świecie prawie identycznym do naszego, którzy ciskają do siebie światełkami i wstrząsają ziemią i niebem. Albo zagryźcie zęby i słuszcie tę magię od początku, ale tak, żeby miała sens i wtedy róbcie w tym nowym świecie poważne filmy. Choć to nie byłoby pewnie to samo. Powiedzcie, serio teraz, wy widzowie, podobają wam się te fantastyczne zwierzęta? Bo ja od pierwszej części jestem bardzo rozczarowana. Przed każdą następną częścią mam nadzieję, że może teraz wreszcie będzie lepiej, ale za każdym razem po się stwierdzam, że jednak nie. Myślicie, że fajna byłaby jakaś prosta historia umieszczona w świecie Harry'ego Pottera? Czy wolicie jednak oglądać eksplozje, wybuchy, ratowanie świata w kółko, w kółko i w kółko? Dzisiaj skupiliśmy się głównie na magii, bo to jest najfajniejsza część zawsze we wszystkim, ale jest jeszcze kilka innych powodów, dla których fantastyczne zwierzęta są słabymi filmami. Jeśli, jeśli chcecie, żebyśmy przemielili ten temat dokładnie w kolejnym odcinku, to napiszcie i pamiętajcie, żeby zostawić w komentarzu jakieś zwierzątko. W końcu dzisiaj rozmawiamy o fantastycznych zwierzętach. To do następnego razu. Cześć. W tym tygodniu szczególne podziękowania wędrują do Kuby. Rałko Fenela, Daniela Michalskiego i Aragonte. Dziękuję Wam. Jesteście fantastyczni. Zróbcie osadzony w świecie Harry Pottera obyczaj. Obyczaj! Nie, Nie mogę.